Rozwiążemy sobie teraz takie zadanie. Wyobraźmy sobie, że mamy naczynie w kształcie stożka, tak jak tutaj mamy na rysunku. I wysokość tego stożka jest równa 4 cm, no, a średnica jego podstawy również jest równa 4 cm. No i teraz ten stożek wypełniamy wodą. To znaczy podstawiamy go pod kran, tutaj mamy narysowany kran, odkręcamy wodę i patrzymy, jak ta woda powoli wypełnia ten stożek. I teraz pytanie, na które sobie odpowiemy. Brzmi, jak szybko zmienia się wysokość tego słupa wody w tym stożku. Czyli jak szybko zmienia się wysokość, którą oznaczę sobie tutaj literką H. I to w momencie, kiedy ta wysokość jest na 2 cm. Czyli wiemy, że w pewnej chwili wysokość jest na 2 cm, a pytamy, jak szybko w, w tym momencie ta wysokość się zmienia. No i to, co wiemy, to wiemy, jak szybko wypływa woda z kranu. Mianowicie tutaj to jest napisane. Wiemy, że woda wypływa z kranu w tempie 1 cm sześciennego na sekundę. Czyli w takim tempie będzie przybywało tej wody w naczyniu. W takim tempie będzie się zwiększała objętość wody w naczyniu. No i teraz musimy przetłumaczyć tę informację na informację o tym, jak szybko zmienia się wysokość tej części wypełnionej wodą. No dobrze, no to sobie teraz Zapiszmy to, co wiemy, jakie mamy dane. Czyli wiemy, że objętość tej wypełnionej części, objętość wody w naczyniu zmienia się w takim tempie, w jakim ta woda do naczynia napływa. Czyli tak, jak wypływa z kranu. Czyli ta objętość zmienia się w tempie 1 cm sześciennego na sekundę. Co jeszcze wiemy? No wiemy, że w tej interesującej nas chwili wysokość tej wypełnionej wodą części jest równa 2 cm. No, a to, co nas interesuje, to jest, w jakim tempie zmienia się ta wysokość w tym momencie, czyli ile będzie równa pochodna wysokości po czasie. Przy czym wiemy, że pochodna objętości po czasie jest stała i równa 1 cm3 na sekundę. No, bo tak jak wiemy, pochodna to jest coś, co mówi, w jakim tempie dana wielkość się zmienia. Czyli w jakim tempie zmienia się objętość, to mówi pochodna objętości po czasie. W jakim tempie zmienia się wysokość? To mówi pochodna wysokości po czasie. No i oczywiście objętość jest związana z wysokością, więc ta pochodna będzie związana z tą pochodną. I za chwilę sobie to wyliczymy, korzystając właśnie z tego, że umiemy wyrazić objętość za pomocą wysokości. No i tutaj to jest nawet zrobione, dlatego że tutaj mamy taki wzór. Jak zależy objętość stożka. Od wysokości, że to jest 1 trzecia razy pole podstawy razy wysokość. No dobrze, a jakie jest pole podstawy tego stożka? No całego stożka, no to wiadomo, tutaj cały stożek, to ma, jego podstawa ma średnicę 4 cm, więc promień ma 2 cm. No to łatwo obliczyć jest pole tego koła, to będzie 2 cm kwadratu razy pi. No ale tutaj nas interesuje objętość tylko tej. Tej części, która jest wypełniona wodą. No ale zauważmy, że jeżeli wysokość tego stożka całego jest taka sama jak jego średnica, no to znaczy, że promień podstawy tutaj jest równy połowie wysokości. No i ponieważ te boki stożka są utworzone. Za z linii prostej, która się obraca tutaj wokół, wokół środka stożka, ta prosta, która się obraca, to się tworząca, no to widzimy, że w tym miejscu również będzie tak, że stosunek promienia do wysokości będzie taki sam jak dla całego stożka. Czyli jeżeli wysokość całego stożka jest 4 cm, no to średnica podstawy będzie 4 cm. Jeżeli wysokość kawałka tego stożka jest 2 cm, to średnica podstawy tego kawałka będzie równa 2 cm, czyli promień będzie równy 1 cm. Czyli możemy obliczyć jak zależy objętość od wysokości. Bo to będzie 1 trzecia razy pole podstawy. Czyli pi r do kwadratu razy wysokość. No ale przed chwilą powiedziałem, że promień to jest po prostu połowa wysokości. Akurat dla stożka o takim kształcie, który tutaj mamy. Bo to nie zawsze tak musi być. Ale w tym konkretnym wypadku, który tutaj mamy, kiedy akurat właśnie Średnica stożka jest taka sama jak jego wysokość, no to promień będzie równy połowie wysokości. Więc jeżeli ja to wstawię do mojego wzoru na objętość, no to będę miał taki wzór, że to jest 1 trzecia pi razy h przez 2 do kwadratu razy h. No to mogę trochę to uprościć. Objętość będzie równa 1 trzecia pi razy h do kwadratu przez 4 pomnożone jeszcze przez h, czyli objętość będzie równa pi pomnożone przez h do potęgi trzeciej, a w mianowniku mamy 3 razy 4, czyli 12. Czyli tak jest wzór na objętość tej części mojego naczynia, która już jest wypełniona wodą. W zależności od wysokości tego słupa wody h. No i teraz, żeby znaleźć Związek między pochodną objętości a pochodną tej wysokości, no to trzeba po prostu uczyć pochodną obu stron tego równania. No to właśnie teraz zrobię. Czyli robicie sobie pochodną obu stron tego równania. Tutaj za chwilę uzupełnię. Pochodną po czasie. Czyli pochodną po czasie objętości, a tutaj mam pochodną po czasie tej prawej strony. Przez 12. No i wiem, że pochodna DV po DT, no to, to jest stała, więc jak to obliczę, no to znajdę wyrażenie na pochodną H od T. A tutaj, żeby to obliczyć, no to musimy zastosować wzór na pochodną funkcji złożonej. bo to będzie równe teraz pi przez 12 to jest stała. Ja mogę tę stałą napisać tutaj przed pochodną razy pochodna, napiszę to jeszcze raz. Funkcji, no i napiszę teraz, że to jest funkcja h od t. No wysokość zależy od czasu, no bo jak tutaj ta woda wpływa, czas też mija, no więc ta wysokość się zmienia. Więc wysokość jest funkcją czasu i tę wysokość podnosimy do potęgi trzeciej. Taki tutaj mieliśmy wzór, no i liczymy pochodną tej funkcji. No to żeby obliczyć pochodną takiej funkcji, no to widzimy, że musimy zastosować wzór na pochodną funkcji złożonej. Może to innym kolorem teraz napiszę. Czyli tak, mamy tę stałą, która była pi przez 12 razy pochodna funkcji złożonej. Mamy najpierw funkcję h od t, a następnie wynik działania tej funkcji jest podniesiony do potęgi trzeciej. No więc pochodna czegoś takiego to będzie najpierw pochodna tej funkcji zewnętrznej, czyli funkcja coś podniesione do trzeciej to jest trzy razy ten sam argument. Czyli trzy razy ten sam argument podniesiony do potęgi drugiej taki jest wzór na pochodną funkcji potęgowej, że pochodna x do trzeciej to jest 3x kwadrat. Tutaj mamy h od t do trzeciej, no to pochodna tego to będzie 3 razy h od t do kwadratu i to musi być pomnożone przez pochodną funkcji wewnętrznej, czyli przez pochodną funkcji h od t. To co tutaj napisałem na żółto, to można inaczej sobie zapisać, że to jest d H do trzeciej po dH, jak kto woli, a to na zielono, no to jest właśnie dH po dT. To jest to samo. Czyli ostatecznie mogę napisać mój wzór, że tutaj mam jeszcze trochę miejsca, na może wezmę to jakimś kolorem, powiedzmy takim, żeby się odróżnić, że dV po dT, to, co po lewej stronie, to się równa. Pi przez 12 i przepiszę teraz to, co tutaj mamy. 3 razy h kwadrat. 3 h kwadrat razy dh po dt. Tutaj mogę 12 i 3 skrócić, czyli mogę napisać, że dv po dt to będzie równe. Pi razy h do kwadratu podzielone przez 4 no, razy dh po dt. No ale teraz interesuje mnie prędkość, z jaką zmienia się ta wysokość, w pewnej konkretnej chwili czasu. W tej chwili czasu, kiedy wysokość jest na 2 cm. Czyli tutaj muszę wstawić za h 2 cm. dv po dt to jest 1 cm na sekundę. Czyli po prostu muszę wstawić te wartości do tego wzoru i w ten sposób obliczę dh po dt. Więc może, tutaj sobie zrobimy troszkę miejsca, czyli korzystając z tego wzoru, ja mogę napisać, że dh po dt to się równa. No i muszę pomnożyć obie strony przez odwrotność tego, czyli przez 4 podzielone przez pi h do kwadratu razy dv po dt. No i te wszystkie wielkości mam dane. Teraz wstawię te konkretne dane, mianowicie za h wstawię 2 cm, czyli będę miał 2 cm do kwadratu. No, a za dv pod dt wstawię, tak jak było w danych do zadania, 1 cm sześcienny na sekundę. No to co mi wyjdzie z tego rachunku? Tutaj mam 4, a tutaj mam 2 cm do kwadratu. Dobrze napiszę, czyli będzie 4 przez pi Razy 4 cm kwadratowe razy 1 cm sześcienny na sekundę. No to czwórki się skrócą zostanie mi 1 przez pi centymetr sześcienny podzielony przez centymetr kwadratowy, tutaj to jest w mianowniku, czyli zostanie mi po prostu centymetr na sekundę. Czyli taka jest odpowiedź. W tej chwili, w której poziom wody w naczyniu wynosi 2 cm, prędkość, z jaką ta wysokość się zmienia, jest równa 1 przez pi cm na sekundę. Czyli rozwiązaliśmy zadanie. A na koniec chciałbym jeszcze raz podkreślić, że ten wynik, który tutaj otrzymaliśmy, to jest chwilowa wartość tej prędkości, z jaką rośnie poziom wody w naczyniu. Chwilowa to znaczy, że w innych chwilach może być inna i właśnie w tym wypadku tak będzie. No bo tutaj w ogólności ta prędkość, z jaką rośnie wysokość, zależy od wysokości, to jest tutaj napisane, mamy h kwadrat w mianowniku, czyli im większa będzie wysokość, tym wolniej ta wysokość będzie rosła. No i to jest dosyć dobrze zgodne z intuicją, tak mi się wydaje. No bo jak nalewamy wody do takiego naczynia, no to na początku, jeżeli nalewamy stałą objętość na jednostkę czasu, no na początku ten poziom wody będzie rósł dosyć szybko, wtedy kiedy tutaj to naczynie jest dosyć wąskie, a im to naczynie robi się szersze, tym wolniej ten poziom wody będzie się podnosił. I w tym konkretnym momencie, o, którym nas pyta, o który nas pytali w zadaniu, ta prędkość jest równa właśnie tyle. Wcześniej była większa, potem będzie mniejsza.